4 marca inauguruje cykl Przystanek Historia, który wspólnie organizują Centrum Edukacji IPN w Poznaniu i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie żołnierzom wyklętym i książce Łączka Karoliny Wichowskiej. Bo to jest bardzo ciekawa edukacyjna taka akcja Przystanek Historia. IPN dociera do tych mniejszych ośrodków, gdzie nie ma oddziałów IPN. I organizuje interesujące spotkania też z autorami, z historykami, panele dyskusyjne, które mają przybliżyć najnowsze dzieje. Postanowiliśmy, że od marca zaczniemy ten cykl. W marcu spotkanie poświęcone właśnie żołnierzom wyklętym. W kwietniu jeszcze mamy do rozstrzygnięcia, być może, takie spotkanie z Piotrem Semką, który jest autorem książki My Reakcja, ale niewykluczone, że temat kwietniowego spotkania będzie też inny, mianowicie będzie to sport w propagandzie PRL-u. W maju mamy spotkanie poświęcone 1050. rocznicy Chrztu Polski, ale w ujęciu PRL-owskim, no bo jak wiadomo w czasach PRL-u za Gomułki w 1966 roku było tysiąclecie i wokół tego różne ciekawe rzeczy się działy. Natomiast w czerwcu zakończymy ten cykl spotkań takim też spotkaniem właśnie z Karoliną Bittner, która napisała książkę o piosence w propagandzie PRL-u i będzie tam takie spotkanie trochę lżejsze, no bo to już jest taki miesiąc właściwie prawie wakacyjny i będziemy mówili o festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Ale chciałam